Dzień dobry. Stwierdziłeś, że jesteś szantażowany i zastraszany. Co się wydarzyło, Sebastian? No dobrze. A czego się najbardziej bałeś? Instagrama i marihuany. Dostałeś sporo negatywnych komentarzy. 16. Widzowie to zauważą, że masz inne nastawienie. I bardzo mi jest z tego powodu przykro i wstyd. Jak doszło do spotkania z Rafalalą? Piłem alkohol z Rafalalą. I kiedy do tego spotkania doszło? Wczoraj. 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 Co wtedy? Co wtedy czułeś? Kocham go strasznie i dzisiaj mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie życia bez niego. I super, że jest taki i zawdzięczam to też terapii. I po tym spotkaniu jesteś spokojniejszy, tak? Fajna. Ciepła, pełna zrozumienia, mężczyzna. Jestem super szczęśliwy. Mhm. Ja lubię kisić to w sobie. No dobrze. Słuchaj, analizowałem twoją twórczość i już kilka miesięcy temu popełniłeś taki tekst, bardzo smutny tekst, tu z piosenki Werther. Jego myśli są zimne i ciężkie jak posąg. Chciałby iść gdzieś, ale nie ma dokąd. Chciałby istnieć, ale nie ma po co. Chciałby komuś to wykrzyczeć, ale nie ma tu nikogo. No nie, nie, dobra, sorry, przepraszam. Wiesz, z emocjami to nie jest tak, że je przykryjesz pokryweczką jak ziemniaczki, które się gotują, nie? To jest abstrakcja. Dziękuję za szczerość, Sebastian. Proszę. Dzięki. Dzięki.